Najlepsze ćwiczenia dobierze fizjoterapeuta. Natomiast to powinny być ćwiczenia wzmacniające mięśnie krótkie stóp, mięśnie łydki. Czyli wszystkie te mięśnie, które powodują, umożliwiają nam stanie na palcach, na zewnętrznej krawędzi, kształtowanie prawidłowego sklepienia stopy. To najlepiej doradzi już właściwy fizjoterapeuta. Natomiast takie naturalne postępowanie to jest właśnie chodzenie boso na palcach. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o uprawiane sporty. Płaskostopie nie przeszkadza w żadnym uprawianiu sportu, pod warunkiem, że samo z siebie nie daje dolegliwości bólowych podczas stania i chodzenia. Jeżeli bolą stopy podczas stania i chodzenia, to i podczas uprawiania sportu.